Wioletta Wiktorska, witam Państwa. Wtorek w Jedynce to dużo ciekawej publicystyki. Za chwilę celownik, a w nim historia matki, która każdego dnia zmaga się z ciężką chorobą córki. Agnieszka Świedzińska, dzień dobry, zapraszam Państwa na program Celownik. Pani Anna samotnie wychowuje dwójkę dzieci. Jedno z nich, 5-letnia Marcelina, w każdej chwili może umrzeć. Aż trudno sobie wyobrazić, jak żyć z taką świadomością. Nie szczyp, to boli. Jestem szczęśliwa z tego, co mam. Jestem dumna ze swoich dzieci. Filip, bo jest bardzo inteligentnym chłopcem. Marcelina też ma duże pokłady tej inteligencji, tylko trzeba je wyciągnąć na światło dzienne. Marcelinka się urodziła. Przez pierwszy rok było wszystko w porządku. W 13 miesiącu życia zagorączkowała. Zaczęła się bardzo dziwnie poruszać w końcu. Gdy ją wzięłam na ręce, wyprężyła się do tyłu, jej oczy zrobiły się białe i nagle się skuliła do siebie i zaczęło się klonie, czyli szarpania całym ciałem. Zadzwoniłam po pogotowie, w tym czasie obkładałam ją ręcznikami zimnymi, mokrymi. Diagnoza lekarzy, padaczka uogólniona. Byłam przerażona. Siedziałam przy łóżeczku, kiwając się. Nie spałam. Bałam się, że coś się stanie. Spotkaliśmy się w szpitalu, ponieważ nasze dzieci były w szpitalu. Ze względu na chorobę jest tutaj padaczka lekooporna. Nasze dzieci niestety dopada niedorozwój. Niedorozwój niestety umysłowy, ale także i ruchowy, psychomotoryczny. U Marceliny, czy u mojego syna, widać to bardzo dokładnie. Rafał, który urodził się z dzieckiem zdrowym, w tej chwili jego rozwój psychomotoryczny oceniony jest około na roczne dziecko. Beata i Sławek bardzo mi pomogli na początku. Przygotowali mnie psychicznie. Wychowując w ogóle dziecko niepełnosprawne, to już jest duże obciążenie. Wychowując dziecko niepełnosprawne, czy dwójkę dzieci, w tym jedno niepełnosprawne, chore na padaczkę. No ja sobie nie wyobrażam. No jest to duże wyzwanie dla matki samotnej. Halo! Jest zmienna emocjonalnie. Od euforii po stany lękowe, depresyjne, krzyk, płacz, rzucanie się na ziemię. Marcelinka jest bardzo ładną, uśmiechniętą dziewczynką chodzącą. Teraz coraz bardziej widać, że jest chodzić. Nie widać, jaką ma chorobę. Jaką bardzo podstępną chorobę, która się czai w tym małym ciele. W każdej chwili może być napad, który może być jej ostatnim w życiu. Przeważnie jest tak, że jeden rodzic przestaje pracować, bo musi opiekować się dzieckiem. Wtedy małżonek pracuje i zarabia jakby na utrzymanie tego domu. Jeśli dochodzi sytuacja, która zdarza się no niestety bardzo często, że zostaje mama sama z problemem wychowywania dziecka, wtedy ten problem jakby jest podwojony. Marcelinę, nie mogę iść do pracy, zrzekłam się praw, pobieram świadczenie pielęgnacyjne, to jest 410 zł, dlatego że nawet gdybym dostała pracę, pracodawca nie utrzyma mnie długo,
zważywszy na ciągłe nasze wyjazdy, przynajmniej raz w miesiącu hospitalizacja. No nikt nie będzie chciał takiej osoby. W przypadku Marceliny proces rehabilitacji musi przebiegać w sposób ciągły. Marcelina powinna mieć rehabilitację robioną praktycznie codziennie. Dzieci niepełnosprawne potrzebują rehabilitacji kompleksowej. To nie jest tylko rehabilitacja ruchowa, to też są zajęcia z logopedą, to też jest basen, hipoterapia, dogoterapia. Koszt takiej rehabilitacji myślę, że to jest kilka tysięcy złotych miesięcznie. Misiu, czekaj, zobacz na misia, spójrz na misia. Gdyby Marcelina nie mogła jeździć na turnusy rehabilitacyjne, nie mogłaby ćwiczyć, myślę, że nawet nie stanęłaby w miejscu, ale zaczęła się cofać. W pewnym momencie czułam się taka poniżona, że nie potrafię sama dać dziecku to, co powinnam. Tam się przemogłam, bo Marcelina jest najważniejsza i tak samo Filip i dla nich bym zrobiła wszystko. Filip ma dopiero 7 lat, musiał szybko dorosnąć, bardzo się o nią boi. Muszę ją dopilnować, żeby ten niczego tam nie zjadło, żeby się nie skaleczyła nożem. Kocham ją, że nadaje jej budzi, przytula mnie też. Koń, tak? Koń, no. Uwielbiam na nią patrzeć, jak paluszkami, przekłada koraliki. Mogłabym tak godzinami. Bardzo bym chciała, jak Marcelina będzie miała tam naście lat, żeby mogła wyjeżdżać na obozy, żeby mogła przyprowadzić tego chłopaka do domu. Żeby przeżywała wszystko tak jak każdy nastolatek. Każdy atak może zakończyć życie Marceliny. Rehabilitacja hamuje rozwój choroby, ale jest bardzo droga. Pani Ania sama wychowuje swoje dzieci i bez pomocy sobie nie poradzi.